witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika, w dzisiejszym odcinku będę spytać cały dzień jak Hania. Napisałam do Hani, żeby mi mniej więcej powiedziała, jak wygląda taki jej typowy dzień, ale od czego Hania zaczyna? Uwaga, uwaga! Mój poranek wygląda tak, że po wyłączeniu budzika nie korzystam z telefonu przez około 40 minut do godziny. To jest taka zasada, którą wdrążyłam w moje życie, żeby mniej po prostu dopaminy doprowadzać do mojego mózgu i żeby to uzależnienie od telefonu jakkolwiek zmniejszyć. W tym czasie sobie idę się odświeżyć do łazienki, no i od razu siadam do makijażu przed jeszcze śniadaniem. Śniadaniem często zajmuje się Bartek, chociaż najczęściej ostatecznie to śniadanie zamawiamy, bo ostatecznie jest bardzo mało czasu po prostu do nagrywek i tak to się kończy. Czyli Hania tak naprawdę, zaczynając swój poranek, nie używa telefonu. Ja już, zobaczcie, trochę to pokrzyżowałam, bo już użyłam tego telefonu, aczkolwiek faktycznie rano, karmiąc Maję, z tego telefonu długo nie korzystałam, więc mogę to zaliczyć. Więc teraz co? Pierwsza rzecz, czyli makijaż. A jaki makijaż preferuje Hania? Preferuje oczywiście makijaż jak najbardziej kolorowy, albo przynajmniej taki oryginalny, że coś w tym makijażu przykuwa wzrok. Puszczam sobie w międzyczasie jakąś historię kryminalną. Najlepiej czuję się w bardzo rozświetlonych makijażach i właśnie jak mają jakiś taki oryginalny twist. No jak jednak jest kolor, to jest idealnie. Czyli spróbujemy zrobić coś kolorowego, ale jednocześnie błyszczącego. Ja, jak wiecie, raczej nie robię kresek na co dzień, więc będzie to dla mnie dosyć problematyczne, aczkolwiek spróbujemy odwzorować jakiś makijaż Hani. Jeżeli chodzi o make-upy, które widziałam u Hani, to chyba najczęściej przewijały się właśnie tego typu, które wyświetlają wam się tutaj. Ja postawię na coś swojego i zobaczymy, co uda mi się zrobić, ale mimo wszystko zainspiruję się taką stylistyką Hani. To, co mi się kojarzy, to oczywiście rozświetlenie z Hanią, czyli mam tutaj rozświetlacz, mam też rozświetlający cień na oku. Nałożę sobie właśnie tego błyszczącego cienia od Red Lipstick Monster. Zresztą Hania też ostatnio go pokazywała i była nim zachwycona, więc chyba postawię właśnie na ten cień. Dodam trochę błysku i czarną kreskę, którą u niej też już wiele razy widziałam. Ja już w ogóle mam takie ostatki rzęs, co mi trochę ułatwia nawet malowanie tej kreski, bo jak mam takie w pełni zrobione rzęsy, to nawet tych kresek nie maluję, po prostu nie jest mi potrzebne. A teraz będzie mi to troszeczkę mimo wszystko ułatwiało. Bądźcie wyrozumiali, bo ja nie jestem jakimś ekspertem od kresek, nie bez powodu po prostu ich nie maluję na co dzień, bo spędzałabym nad nimi zbyt dużo czasu. Pierwszy etap gotowy, czyli właśnie ten cień i krechę. Jeszcze dodaję takiego trochę błysku i często widzę, że właśnie Hania sobie tutaj daje ten błysk i daje sobie na przykład jakieś takie błyszczące cienie właśnie tutaj jeszcze w kąciku. Makijaż już prawie gotowy, jeszcze zostały mi tylko dolne rzęsy. Czas, żeby zaglądać do mojej szafy i zobaczyć, co tak naprawdę ubrałaby się Hania. To, co mi się z nią kojarzy, to zdecydowanie luźny dół i też spodnie, bo najczęściej chyba Hania chodzi właśnie w spodniach. Rzadko ją widuję w sukienkach czy spódnicach, w jakiejś takiej obcisłej górze. Co Hania powiedziałaby, że najczęściej ma w swojej szafie, to? Myślę, że najwięcej zdecydowanie mam paraszutów i crop topów. Mam sporo również gorsetowych takich topów, ale myślę, że tutaj paraszuty to jest coś, co zawładnęło moją szafę. Ja w sumie, jakbym miała ułożyć jakąś stylizację na Hanie, to ułożyłabym ją na dwa sposoby. Albo właśnie postawiłabym na takie paraszuty, czyli takie mega luźne spodnie i do tego po prostu jakiś taki top. Takie topy też mi się z Hanią kojarzą i zobaczcie, nawet kolorystyka jest podobna, która kojarzy mi się z Hanią, więc albo wybrałabym taki zestaw, albo właśnie takie brązowe paraszuty, które są bardziej w moim stylu, czyli właśnie taki beżowy, brązowy kolor z takim gorsetem. Właśnie Hania też wspomniała o jakimś gorsecie, ale chyba to na co dzień nie do końca będzie w stylu Hani. Ona by się raczej tak ubrała może na jakiś koncert, może na jakąś taką imprezkę, jakieś wyjście, więc po prostu postawię na taki codzienny outfit. Tak wygląda moja stylizacja na Hanie. Dopełniłam jeszcze taką kokardkę. Widziałam, że ostatnio takie często zakłada. No i oczywiście paraszuty, to stylizacja gotowa. Teraz czas, no właśnie, co Hania robi, jak już się wymaluje i ubierze? Czas na śniadanie. A co do śniadania, to na śniadanie zazwyczaj wybieram szakszukę i jakiś chlebek z hummusem. Uwielbiam. Powiem wam szczerze, że Hania nie ułatwiła mi roboty, bo pierwszy raz w życiu robię szakszukę. No ale zobaczymy, jak mi wyjdzie i czy faktycznie takie śniadanie mi posmakuje. Teraz taki kulminacyjny moment, czyli wbijanie jajek. Dobra, jaja gotowe. Jeszcze muszę to troszeczkę posolić, dodać pieprzu. Ja lubię mega dużo pieprzu. Wydaje mi się, że Hania też lubi dużo pieprzu, bo Hania lubi ostre jedzenie, więc pieprz raczej jej nie przeszkadza. A i tak wcześniej dodałam trochę ostrości, bo wsypałam tutaj chili do pomidorów. Teraz wystarczy przykryć i czekamy. Zobaczymy, czy wyjdzie dobra szakszuka.
powiem Wam, że pachnie to naprawdę bardzo dobrze. Może się na nowo przekonam do szakszuki, bo kiedyś próbowałam, jak jeszcze mieszkaliśmy w domu ekipy i jakoś szakszuka mi wtedy nie podeszła. Teraz mi się też zmieniły smaki po ciąży, więc mogę akurat teraz na nowo polubić szakszukę. Szakszuka gotowa, ale jeszcze coś, co kojarzy mi się z Hanią, to kombucha. Tak mi się wydaje, że właśnie piję sobie taką, więc spróbujemy, jak to smakuje. Wolę herbatę. Szczerze, przy śniadaniu. Czas, żeby spróbować moją pierwszą w życiu zrobioną szakszukę. Nie jest to złe, szczerze mówiąc, ale czy ja bym mogła jeść takie śniadanko codziennie? Chyba wolę moje klasyczne śniadanie, czyli albo tą moją owsiankę, albo właśnie jajeczniczkę z taką zwykłą herbatką, czyli właśnie moją ulubioną herbatką Earl Grey, albo jakąś owocową. Stwierdziłam, że też muszę sobie zrobić paznokcie, takie na wzór, jakie robi sobie Hania. Przyklejamy właśnie takie srebrne naklejki, które imitują takie właśnie srebrne, nieregularne kształty i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak ja się też będę czuła z tymi paznokciami, bo jak wiecie, ja najbardziej lubię mieć na paznokciach fręcza, albo jakieś takie naturalne kolorki. Zrobiłyśmy też naturalne kolory, żebym nie musiała tych paznokci jutro zmieniać, tylko żeby mogła z nimi też funkcjonować, żeby mi nie przeszkadzały, ale jednak na wzór Hani. Sami zobaczycie, jak będzie wyglądał efekt finalny. Koniec. Tak prezentują się moje paznokcie inspirowane paznokciami Hani. Oczywiście co jest? Jest srebrna kreska, jest jakiś kryształek, coś się dzieje, ale mimo wszystko wiem, że tych paznokci chyba jutro już nie zmienię, tylko sobie zostawię. Szczerze? Podobają mi się. Przyjechałam teraz do Action, ponieważ Hani ulubiona słodka przekąska to... Moja ulubiona słodka przekąska to są takie ciastka z Milki z gwiazdeczką w środku. To jest smak mojego dzieciństwa. One kiedyś, jak byłam mała, były dostępne, znikły na długi, długi czas i jak dosłownie zobaczyłam je rok temu w chyba Action, to oszalałam. Więc chyba chodzi o te. Właśnie jesteśmy w Action i będę próbować teraz tej ulubionej słodkiej przekąski Hani. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, żebym kiedykolwiek jadła te ciastka. Czas to nadrobić. Mam te ciastka, no i czas je spróbować, słuchajcie, jak one będą smakowały. Czytałam, że w ogóle przez chwilę chodziło Hani o Milky Way, bo jakby Milky Way się kojarzą z gwiazdeczkami, ale tu chodzi, że będą takie ciasteczka z mniejszym środkiem. Mega dobre ciastka. Hania wie, co dobre. Ocena? 9 na 10, bo zawsze może być lepiej. Zabieramy je do kolejnej miejscówki. Ale słodziaki. Pierwszy raz jestem w kociej kawiarni. I co, ja mogę czekać i one do mnie przyjdą? Nie chciałabym się im tak narzucać. Fun fact, mam kota w domu rodzinnym. Ma na imię Ciastek. Jest mega słodki. Co prawda to jest jeden z tych kotów, który nie ma sierści, ale one są naprawdę mega słodkie, mimo tego, że wyglądają trochę jak takie potworki małe, ale naprawdę jest tak ciepły, jest tak słodki i uwielbia się przytulać. Jako, że wszyscy tu piszą jakąś notatkę, to ja też taką jedną z notatek napiszę. I napiszę pozdrowienia od Ciastka. To jest moja karteczka. Przykleję może tutaj. Jak będziecie ją tutaj widzieć, to koniecznie oznaczajcie mnie na swoich Insta Stories. Albo wysyłajcie direct messages. Jak już dopiero zjadłam te ciastka, to nie stwierdziłam, że nie chcę nic zamawiać, ale nie mogłam tak, wiecie, siedzieć tutaj z pustym stolikiem, więc zamówiłam sobie espresso. Ja ogólnie nie piję za bardzo kawy, ale dostaję mam fazę na espresso. Bierzemy po prostu tak jedno espresso w ciągu dnia sobie tak się napić na pobudzenie. No i teraz challenge. Ciekawe, czy się skrzywię. A ja nie lubię kawy, tak tylko ostrzegam. Kocie kawiarni, która kojarzy mi się z Hanią, to jest jeszcze jedno miejsce, które utrwiło mi w pamięci, czyli... Ostatnio na niespodziankach urodzinowych Bartka zabrałam go do ogrodu botanicznego i czuję, że to nie był mój ostatni raz tam, bo naprawdę wspaniałe miejsce. To prawda, jest naprawdę przepiękne miejsce na mapie Krakowa i właśnie znajdujemy się w ogrodzie botanicznym, żeby troszeczkę zaczerpnąć tego powietrza, trochę się wychillować i też popatrzeć na piękne rośliny. Nie mogło zabraknąć jej studia, czyli High Talk. I dzisiaj High Talk właśnie przeprowadzę z Hanią w własnej osobie. Zobacz, Haniu, paznokcie jak ty. Nie, jestem zachwycona. Spodnie jak paraszuty jak ty. Co prawda ty dzisiaj nie masz paraszutów, ale masz cargo. Są cargo, więc tutaj wszystko jest w tej stylistyce właśnie, w jakiej ma być. I nawet szarością się dobrałyśmy. Ja właśnie teraz mam mega fazę na szarość, więc tutaj trafiła się totalnie. I jeszcze te na przykład podarcia tutaj, super, to jest totalnie w moim stylu. No to kozak, zacznę od pytania. Jak z twoim mieszkaniem, bo gdzieś powiedziałaś,
nowość. I tutaj usłyszałam, że planujecie teraz zmieniać mieszkanie. Dlaczego w ogóle? To mieszkanie wynajmujemy, więc to jest jasne, że ta umowa się kiedyś kończy, więc zastanawiamy się, żeby już tutaj powoli przechodzić na swoje i mieć już taką swobodę, że dobra, kupimy już sobie to mieszkanie, to jest już nasze i mieć już taką pierwszą inwestycję za nami. A wiesz już mniej więcej, kiedy chcielibyście się przeprowadzić? Wiesz co, w następnym roku. Jednak szukamy czegoś, żeby dosłownie wrzucić granat, wszystko wyburzyć, wynieść i remontować od zera. Najlepiej coś w takim starym, kamienicznym, krakowskim stylu. Ale jako, że mieszkacie już właśnie tylko we dwoje, to myśleliście o tym, żeby mieć może jakiegoś zwierzaka? Gdzieś tam ta myśl o kocie przychodzi. No my jesteśmy oboje kociarzami i już w tym roku, gdy skończył się daily, mieliśmy plan, żeby właśnie kota zaadoptować, ale daliśmy sobie taki miesiąc próbny, ile mamy czasu w domu, ile mamy czasu dla siebie, ile byśmy mieli właśnie tego czasu dla kota i stwierdziliśmy, że jest go jeszcze zdecydowanie za mało, więc myślę, że jeszcze to nie jest czas. A jeżeli chodzi o twój sklep, bo zdradziłaś już, że już niedługo będziemy mogli zobaczyć twoje ubrania, to na jakim on jest etapie? Wiesz co, zdradzę ci, że jesteśmy tak naprawdę na etapie planowania już drugiego dropu, drugiej kolekcji. To wygląda tak, że ja jeszcze nie miałam w ręku wszystkich rzeczy, bo niektóre miałam z pierwszej kolekcji, a już planujemy drugą, więc tutaj wszystko to się będzie powoli już działo. Chcielibyśmy się wyrobić na przełom jesieni i zimy. Możliwe, że to będzie bardziej zima, ale tutaj nie chcę po prostu nic zapeszać i myślę, że jesteśmy na pewno też już bliżej niż dalej. Twój głos jest teraz trochę przemęczony i nawet odkryłaś u siebie to, że musisz wykonać specjalny zabieg. Czeka mnie operacja i ostatnio właśnie byłam na wizycie kwalifikującej do operacji i się okazało, że ten czas rekonwalescencji byłby za krótki, bo w październiku gramy już kolejną trasę, a chciałam tą operację zrobić jak najwcześniej. Okazało się, że nie ma mowy, lekarze mi dosłownie zakazali. Lekarze powiedzieli, że jednak nie potrzebuję miesiąca przerwy od używania głosów, tylko 4 miesiące, ale tutaj przynajmniej miesiąc bez mówienia mnie czeka. To jest przerażające. Ci się jakieś długie wakacje, które wreszcie, wiesz, zasłużone. Chciałabym, ale i tak jadę we wrześniu do Japonii. Też myślę nad jakimiś wakacjami z rodzicami, zwłaszcza, że wygrałam Albanię w próbie miłości. Czas to wykorzystać. Tak, chyba po prostu to jest ten czas. Chciałam zadać ci pytanie odnośnie daily, bo jak wiemy, Mortalcio teraz nagrywa daily. Czy ty w ogóle widziałabyś siebie kiedykolwiek w takim formacie? Wiesz co, myślę, że widziałabym się w formacie znowu grupowego daily, bo to było jednak coś wspaniałego i mimo, że byliśmy ciągle w biegu, to jednak byłabym gotowa na taki miesiąc na przykład wspólnego daily. Czy widziałabym siebie w solowym daily? Kurczę, chyba byłoby ciężko. Jeżeli to by miało być daily może co 2 dni, szybciej, ale jednak nie zapominajmy o tym, że dla mnie zawsze Gen Z jest priorytetem i tutaj wolę wkładać właśnie tą może energię w takie codzienne projekty, niż w swój kanał. Oczywiście w swój kanał też bardzo dużo inwestuję i się bardzo na nim staram, ale wydaje mi się, że daily lepiej by wyszło na Gen Z. No i teraz już wiemy, dlaczego jesteś ulubienicą Karola. W sumie rzeczywiście to może być to. No i dobra, dzięki bardzo. Dziękuję. Mega mi się podobała w tej restauracji i słuchajcie, zobaczyłam teraz też w karcie, że są tutaj te pierożki, które ja tak bardzo lubię i które dało mi się znaleźć na festiwalu w ubiegłym roku. W tym roku nie ma festa, więc już sobie nie pojem, aczkolwiek jestem teraz w ulubionej restauracji Hani. No właśnie, co ona tutaj zamawia? Najczęściej jem takie klasyczne dania, typu jakiś kurczak z czymś. No i uwielbiam azjatyckie smaki, więc tutaj jakbym miała już określić, co dokładnie i gdzie dokładnie, no to jest to kurczak generała Tso we Wschód Barze z ryżem i surówką chińską koniecznie. No i właśnie to zamówiliśmy dzisiaj i przetestuję właśnie to ulubione danie Hani w jej ulubionej restauracji. Jestem bardzo ciekawa, bo ja rzadko jem jakieś azjatyckie jedzenie i nawet szczerze mówiąc nie mam pojęcia, jak mam jeść. O dobra, chyba tak. Tak, na razie spróbowałam ryż, jest bardzo dobry. Dobra, a teraz spróbujmy tego kurczaka. Jestem mega ciekawa, czy mi posmakuje, bo ja serio na co dzień nie jem takich rzeczy. Dobra, zupełnie inny sos niż bym się spodziewała. I koniecznie z ryżem, bo chyba bez ryżu byłaby dla mnie troszeczkę za pikantna. Surówka z kapustą, z marchwią. Ta kapusta, ryż też super, kurczak też dobry, ale dla mnie trochę ostry. Papryczki i cebula jeszcze do tego i czuć tą ostrość, faktycznie jest to ostre. Bez tego ryżu, bez szans, to jest jedzenie. Ale wcinam. Zdecydowanie to smakuje mi bardziej niż ta śniadaniowa szakszuka. Ale czekam, bo mam jeszcze na te pierożki, które tutaj są, bo ja naprawdę jestem gigantyczna paków tych pierożków i jestem mega ciekawa, czy mi tutaj posmakują. Jeżeli tak, to myślę, że tutaj będę też stała zobaczyć. I wolę test pierożki. To jest to. Szczerze, zdecydowanie wolę pierożki niż kurczaka tego generała, ale to chyba dobra oznaka, bo wszyscy inni zamawiają tutaj właśnie tego kurczaka, to może jeszcze zapewne wyjątkiem Oli, ale naprawdę pierożki niesamowite. Korzystając z tego, że stoję w korku, to stwierdziłam, że teraz to jest najlepszy czas, żeby zadać tutaj Hani jedno ważne pytanie, czyli z kim przez telefon rozmawia najczęściej? I co Hania na to? No właśnie. Myślę, że poza mamą i moją najlepszą przyjaciółką, to najwięcej przegaduję jednak z Wiką i z Fausti. Dziewczyny są mega
uwagę gadułami. Czasami dzwonią do mnie w takich randomowych momentach, pytają, co tam? I to jest mega słodkie, uwielbiam z nimi sobie wtedy poplotkować pół godziny. Chociaż może poplotkować to jest złe słowo, ale lubimy tak sobie po prostu pogadać przez jakiś dłuższy czas. Także ja, oprócz tego, że zadzwonię dzisiaj do swojej mamy, to zadzwonię po prostu do Fausty i do Wiczki. Co tam u siebie, słuchaj, mów szybko. To ty mi lepiej powiedz, co tam u tego świeżego niedobraka. Dobrym je na czym. U mnie w porządku, właśnie teraz wracam. Odebrałam właśnie gęgarka i jadę autem z gęgarkiem. O, super gęgarek. To dzisiaj chyba się zapowiada jakiś taki dłuższy spacer z gęgarkiem, co? Zdecydowanie tak. Tęskniłaś za gęgarkiem? O, totalnie, no nie widzieliśmy się 4 dni. Gęgarka, będę musiała lecieć, miłego dnia. Rozmowa z Wiczką zaliczona, fajnie jest też usłyszeć Wiczkę i zapytać, co tam u niej. Teraz czas na Faustynę, no bo właśnie jeszcze Faustynę wymieniła Hanie jako tą osobę, z którą też rozmawiam najczęściej. O, bardzo przyjemnie spędzam sobie dzień w Warszawie. Czyli spędzasz dzień w Warszawie z Kacprem ogólnie. Tak, no. Idziemy teraz na trening. Dzisiaj wracasz z Warszawy, czy zostajesz na dłużej? Nie, no ogólnie zostaję w Warszawie i jutro z Warszawy jadę do Wrocławia i z Wrocławia w poniedziałek wracam do Krakowa. Przepraszam, że się śmieję, ale to absurdalne będzie dla widzów, którzy to słyszą. Trochę, na pewno ja będą skonfuzowani. Ja też jutro jadę do Wrocławia i do Krakowa pojutrze. O, no to fajnie. Akurat sobie żartuję. A ty, Bercio, jak ci mija dzień, kochana? Dobrze, bardzo fajnie. Dzisiaj Majusia jest u babci, więc ja dzisiaj nagrywam. A idziesz na randkę ze świeżym, czy nie? No właśnie, świeży jest na nagrywkach i chyba to mnie ominie. To jak coś, to Belka, ja też czasami z Hanią po cichu chodzimy na randki, możesz przyjechać do Warszawy. Ty to już jesteś zajęty przez Faustynę. Wcale nie. Miłego dnia. Dobra, miłego, to miłej randki. No ja. No, pa, pa. Ty by też, widzowie, zauważyliście, że między nimi jest taka jakaś fajna energia? Czy tylko ja to wyczułam? Kochani, jest jedna rzecz, której nie mogło zabraknąć w tym odcinku, czyli po prostu muszę się wybrać do sklepu z kamieniami, no bo kamienie oczywiście, że kojarzą się właśnie z Hanią. Ja jestem w jakimś raju. Wiem, że wy wiecie, że Hania jest kamieniarą, ale czy wy wiedzieliście, że ja również jestem kamieniarą? Kocham kamienie i mam całkiem pokaźną u siebie w pokoju kolekcję kamieni i naprawdę czuję się tutaj, jakbym weszła do jakiegoś raju, naprawdę. Oczywiście podpytałam Hanię, jaki jest jej ulubiony kamień i oto on. Mój ulubiony kamień to od zawsze ametyst. To jest właśnie ulubiony kamień Hani, czyli ametyst. To jest on w takiej postaci i zobaczcie, jest też jeszcze tutaj. I tutaj. Turmalin, czyli kamień ochronny, chroni przed negatywną energią ludzi, nieprzyjemną atmosferą i urokami. Ułatwia porozumienie, przyciąga prawdziwe przyjaźnie i rozprasza lęki. No i wychodzę zadowolona. Słuchajcie, kupiłam sobie kamienie, taki czarny. Kupiłam sobie też ten, o którym wspomniała Hania, że jest jej ulubionym, chociaż mimo tego mam już taki u siebie w swojej kolekcji. I kupiłam sobie jeszcze, słuchajcie, bransoletki. I to są bransoletki, które każda z nich niesie jakąś ochronę. I tutaj wzięłam sobie takie zestawienie, które odpowiada mojemu znaku zodiaku. Mam tutaj tych bransoletek kilka i za niedługo sobie je założę i już będę nosić. Niektórzy mogliby powiedzieć, że to takie zabobony, że lepiej w to nie wierzyć, że to po prostu takie trochę naciąganie. Ja stwierdzam, że skoro mogę sobie w jakiś tam sposób pomóc, to dlaczego nie skorzystać, skoro to też ładnie wygląda i może akurat mnie to w jakiś tam stopniu ochroni przed złą energią. Czy wy słyszycie ten dźwięk relaksu? No właśnie, czemu nie spowodowany? Wychodzę na masaż w takiej fajnej miejscowości w centrum Krakowa. Dokładnie jest to Maliwan na Szewskiej, jak dobrze pamiętam. No i biorę tam sobie tajski masaż z olejkami, oczywiście z moją drugą połówką, czyli Bartusiem. Ja nie mogę niestety pójść na tajski masaż, na taki typowo tajski, taki mocny masaż, z tego względu, że jestem tak naprawdę 1,5 miesiąca po porodzie, ale stwierdziłam, że i tak wybiorę się do tego miejsca, przetestuję je i po prostu wezmę sobie taki masaż stóp, żeby też trochę się odprężyć, tak jak to Hania zazwyczaj właśnie robi na tym masażu. I gorsze jest to, że ja mam gilgotki straszne na stopach. Ja się boję, że nie będzie kilowatowanie. Na razie pani mi myje stópki porządnie. Nie powiem wam, że to będzie naprawdę fajne uczucie, bo w ciąży nawet nie mogłam się za bardzo masować swoje stopy. Oczywiście tak, ale nawet wskazane przy tych opuchniętych stópkach. Ale tak, że taki masaż, już nie mogę doczekać, aż pójdę na taki, wiecie, masaż całego ciała. Taki, że będę mogła się spokojnie położyć na brzuchu i uciskać go przez całą ciążę. No to wiadomo, unikało się tych pozycji takich, gdzie się leżało właśnie na brzuchu. Pani powiedziała, że mam założyć takie spodnie. Więc założyłam takie luźne gantki. No i czekam na mój masażyk stóp. Powiem wam, że fajny jest taki moment, żeby się tak zrelaksować w ciągu dnia. Często właśnie w tym biegu o tym zapominamy, że powinniśmy znaleźć dla siebie takie, wiecie, nawet 10 minut, 15, pół godzinki na to, żeby po prostu pobyć sami ze sobą i się chwilę zrelaksować. Nawet nie musi być masaż, to może być po prostu puszczenie sobie muzyki, takie chwilowe koczylowanie
same. Powiem wam, że brakowało mi takiego momentu i planowałam siedzieć w telefonie podczas tego masażu, bo stwierdziłam, że jak stopy, to pewnie nie muszę się jakoś super, wiecie, skupiać. Ale jak pani zaczęła masować, to ja zamknęłam oczy, po prostu odpłynęłam. Co prawda nie trwał ten masaż długo, bo w sumie 20-25 minut, ale i tak czuję się taka, wiecie, zrelaksowana. Więc fajnie. Oczywiście Hania też w ciągu dnia nagrywa TikToki i zapytałam ją, jaki jest jej ulubiony trend TikTokowy. Mój ulubiony trend aktualnie to jest monolog Kim Kardashian o tym, jak wzięła ślub we Włoszech, Andrea Bocelli grał na jej weselu i tam porównanie, że Kourtney od niej ściąga, nie ona od Kourtney, no to po prostu jest perfekcja. Także muszę koniecznie to odtworzyć i zobaczymy, czy będę umiała to zrobić w taki sam sposób jak Hania, ale spróbujmy. Dobra, szczerze wam powiem, że w ogóle ten filtr jest mega mocny, jak ja nie używam w ogóle żadnych filtrów, nawet zdjęcie dodaję bez filtrów, no nie używam filtrów na Instagramie nigdzie, to jak widzę siebie w tym filtrze, to jest naprawdę grubo. Serio, aż się odzwyczaiłam w ogóle, że mogę tak wyglądać. 60 sekund, odpalam i lecimy. I got married in Italy. Am I saying you copied me by getting married in Italy? Who performed at my wedding? Andrea Bocelli. Who performed at Courtney's wedding? Andrea Bocelli. You stole my wedding country and my wedding performer. Andrea Bocelli is my favorite male singer of all time, but I'm copying her Dolce Vita lifestyle. Nagrałam ulubiony TikTok Hani, a teraz czas, żeby się wychillować, spędzić czas w domu, więc odpalam ulubiony film Hani i zabieram jej ulubioną przekąskę. Jaką jest? Uwielbiam takie prażynki z soczewicy. Mamy te słynne chrupki z soczewicy i mam tutaj dokładnie ta marka. Wzięłam różne, z tego względu, że też Karol je lubi i po prostu będę się tym zajadać. I ja chyba będę mi bardziej, wydaje mi się, smakować. Kaprykować. Dzień dobiega końca i robi się u nas takie przepiękne golden hour. Widzicie to słonko, które tutaj wpada nas do salonu? Uwielbiam to. Więc teraz czas na taki chill. Zaraz tutaj będę sobie jeszcze leżała z Majusią, ale chcę odpalić tutaj ulubiony film Hani, którym jest, uwaga, uwaga, mój ulubiony film to Wyspa Tajemnic z Leonardo DiCaprio. Naprawdę tego filmu długo już nic nie przebije. Może jakieś lśnienie Kubricka jest tam później na podium, ale ta Wyspa Tajemnic naprawdę na długo zapadła mi w pamięci. No i może też Milczenie Owiec, tak z takich bardziej horrorowych, no ale myślę, że tej Wyspy Tajemnic na pewno musisz obejrzeć. A seriale, no to jest jednogłośnie Rick i Morty. To już wiecie, jakie są preferencje Hani. Ja włączam tą Wyspę Tajemnic, wydaje mi się, że nie oglądałam tego filmu, więc czas to nadrobić. Tak wyglądał dzień inspirowany dniem Hani, a teraz czas, żeby wrócić do mojej fantastycznej rzeczywistości.